Dziesięć złych symboli. Porozmawiamy o symbolach, które źle się kojarzą, czasami słusznie, czasami niesłusznie. Opowiem o ich pochodzeniu oraz właśnie tym złym znaczeniu. Sierp i młot. Zaczynamy od oczywistości symbol komunistyczny spopularyzowany po rewolucji październikowej, przyjmowały go do swoich emblemantów partie komunistyczne na całym świecie. Pojawiał się on też w różnych postaciach na flagach różnych państw. Znak ten symbolizować miał ideę dyktatury proletariatu, czyli tak zwana ludowładza, realizowanych przez rządy robotników i chłopów. Co ciekawe, symbol sierpa i młota pozostaje do dziś w herbie Austrii, jednakże ułożenie tych elementów jest tam. Inne, więc nie nawiązuje do komunizmu. Ponadto są różne wersje tego symbolu. Na przykład w Angoli zamiast sierpa i młota używa się koła zębatego i maczety, ale wydźwięk jest ten sam. Swastika Swastyka jest symbolem religijnym, obecnym w większości kultur i religii świata. Jako taki używana jest również w krajach Europy i obu Amerykach przez ruchy neonazistowskie i rodzimowiercze. Równolegle jednak wciąż funkcjonuje jako symbol neofaszystowski, przez co nadal jest powszechnie kojarzona z Adolfem Hitlerem i nazizmem. W Azji natomiast jest powszechnie stosowanym symbolem szczęścia i pomyślności. Jak widzicie, swastyka sama w sobie nie jest złym symbolem, została jednak zbezczeszczona przez Hitlera. Ja osobiście nie mam nic przeciwko, jeśli ktoś korzysta ze swastyki, pod warunkiem, że nie jest to taka ciasta swastyka, której używał Hitler. Swastyka również była wykorzystywana przez Słowian. Gwiazda pięcioramienna jest to latynoska odmiana symbolu komunistycznego, jednakże wykorzystywana również przez Armię Radziecką. Trzeba pamiętać, że symbol ten jest wykorzystywany przez wiele różnych kultur, religii i organizacji, ponieważ jest po prostu bardzo prosty, a komunizm to tylko jedno z wielu znaczeń. Cze. Nie chodzi tutaj o samą postać, ale o ten symbol. Symboliczny portret Cze ma zwykle postać długowłosego prototyga mężczyzny z charakterystycznym, obcisłym beretem z gwiazdą pięcioramienną. Che Guevara malowany jest tradycyjnie czarną farbą na czerwonym tle, z charakterystycznymi, uproszczonymi, kanciastymi plamami. Postać jest przedstawiona od frontu. Zdjęcie zrobiono, gdy Amerykanie zatopili statek dostarczający broń z Belgii. Zginęło wtedy wiele osób. Na miejsce katastrofy przyjechali dygnitarze, także Fidel Castro. Che był początkowo ukryty w tłumie, potem wyszedł i spojrzał na miejsce katastrofy. Wtedy Korda zrobił mu dwa zdjęcia. Bardzo podobne. Sam Alberto Korda powiedział, że nie ma nic przeciwko wykorzystaniu jego zdjęcia. Do celów promujących jego ideały, o które Che Guevara walczył. W niektórych portretach Che jest też stylizowany na Jezusa Chrystusa, często też określa się go mianem Czerwonego Chrystusa. Paradoksalnie, kult Che został zaadaptowany przez showbiznes. Koszulki i inne gadżety z wizerunkiem przestały się w wielu krajach dochodową produkcją. Sama zaś postać pojawiała się w licznych filmach, grach komputerowych, piosenkach i książkach, podnosząc zwykle ich sprzedaż. Ta forma kultu Che wyraźnie odbiega od jego pierwotnej wersji przekształca tę postać w rodzaj półmitycznego idola kultury masowej. Ponadto używają go bardzo często środowiska lewicowe, zapominając o tym, że czemu może że był komunistą, to był też homofobem i nacjonalistą. Co ja o tym myślę? Myślę, że jeśli ktoś zna grzechy i dobre uczynki i używa tego symbolu jako symbolu walki, to niech sobie używa, ale jeśli ktoś może się szczycić niewiedzą, bądź robi to dla mody, to jestem przeciwnikiem. Pentagram, figura geometryczna, wielokąt gwiaździsty, foremny. W wielu kulturach pentagramu wyrażany jest za symbol magiczny. Jest chyba najpopularniejszym symbolem szatana, czyli zła. Warto jednak wiedzieć, że to jest symbol szatana, a to jest symbol magii. Ponadto pierwsi chrześcijanie, jeszcze kiedy krzyż nie był ich symbolem, też używali pentagramu jako swojego znaku. Rybki oraz właśnie pentagramu, bo każdy bok miał symbolizować jedną ranę Chrystusa. czas Sam z siebie ten symbol nie ma złego znaczenia, bo jest symbolem przymierza między ludźmi a Bogiem. Ponadto tęczowe zloty są zlotami hipisów, którzy zbierają się z misją ogłoszenia idei pokoju, miłości, wolności i wspólnoty. Tęczowa flaga została użyta w niemieckiej wojnie chłopów w XVI wieku jako symbol nowej ery, nadziei i socjalnych zmian. Tęczowe flagi były również używane jako symbol pokoju reprezentowany przez inków. Czemu symbol jest zły? Bo został zbezczeszczony przez osoby LGBT w latach 90 został przyjęty jako właśnie ich symbol, a sama organizacja niestety nie działa w zbyt pokojowy i tolerancyjny sposób. Całe środowisko LGBT jest faszystowskie, co tu dużo mówić. To ten kop w czaszka na tle skrzyżowanych kości, nie mylić z pirackim Jolly Rogerem. Oba piszczele umieszczane są zaraz za czaszką, a nie poniżej, choć niektóre mandery pirackie mogły mieć i taki układ. Najważniejsza różnica polega na tym, że ten komp wykorzystywany był na lądzie przez legalne władze, a nie przestępców na morzu. Sam symbol kojarzony jest najczęściej z nazistowskimi Niemcami, zwłaszcza z SS i w Waffen-SS. Co ciekawe, wcześniej, w okresie walk o niepodległość Polski, symbol trupiej główki był odznaką podznańskiego ochotniczego batalionu śmierci z trzema kompaniami szturmowymi. W trakcie obrony Lwowa w 1918 roku naszywki z czaszką oraz literami GIS na lewym ramieniu nosili ochotnicy z tzw. oddziałów straceńców. Również polskie oddziały w okresie II wojny światowej przejmowały symbole trupiej czaszki. Także symbol również nie jest zły sam w sobie: zniszczyli go Niemcy. Żelazny Krzyż. Pruskie, potem niemieckie odznaczenie wojskowe, nadawane za męstwo na polu walki, a także za sukcesy dowódcze. Kojarzy się bardzo silnie z nazistami, ale żelazny krzyż wywodzi się od krzyża wojskowego, który jest bardzo popularny na świecie. Między innymi tak przecież wygląda Order Odrodzenia Polski. Flaga Konfederacji. Ludzie myślą, że to jest flaga Konfederacji. W rzeczywistości flagi Konfederacji wyglądały zupełnie inaczej i opowiadałem o tym na kanale Światowa Historia. No właśnie, Światowa Historia wraca, więc zapraszam. Pierwotnie sam symbol był symbolem południa, walki o wolność czy rewolucji. Niestety podchwycili go rasiści, faszyści, a nawet neonaziści. Symbol stracił swój wydźwięk. Krzyż celtycki, forma krzyża od wieków znana wyznawcom religii przedchrześcijańskich, w którym czteroramienny krzyż umieszczany jest w okręgu symbolizującym celtyckie wianki, tzw. ruta. Współcześnie, krzyż celtycki jest jedną z form krzyża akceptowanego przez Kościół katolicki jako religijny symbol chrześcijan. Przede wszystkim stał się on jednak charakterystyczny dla celtyckiego chrześcijaństwa. Mimo to, jest również spotykany w ofercie tzw. sklepów ezoterycznych jako amulet lub talizman. Krzyż celtycki jest symbolem utożsamianym ze wszystkim, co celtyckie, zwłaszcza na Wyspach Brytyjskich. Niestety, ale prosty krzyż objęty lub otoczony okręgiem jest jednym z najpopularniejszych symboli wykorzystywanych przez osoby i organizacje, aby reprezentować neonazizm. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę oraz zapraszam was na kanały Inwigilator i Światowa Historia, bo tak jak wcześniej wspomniałem, Światowa Historia wróciła i będą pojawiać się tam regularnie odcinki historyczne. Także piszcie w komentarzu, jakie chcielibyście odcinki historyczne. Na kanale Inwigilator ostatnio prowadzę bardziej improwizowaną sztukę, ponieważ robił odcinki nagrywając je z głowy. Przedstawiam swoje poglądy oraz historie pewnych zjawisk czy wydarzeń oraz mówił co i jak powinno wyglądać przynajmniej według mnie i tam również zapraszam Was do dyskusji ponadto dajcie znać, czy chcielibyście, abym na Światowej Historii bądź Inwigilatorze rozwinął właśnie temat symboli. Kiedyś już robiłem odcinki na temat flagi Konfederacji oraz Totenkopf, czy też Żelaznego Krzyża, ale może zrobiłbym taką serię, w której opowiadałbym o danym symbolu, przedstawiał jego historię oraz współczesne znaczenie i mówił, czy to współczesne znaczenie jest odpowiednie i czy faktycznie słusznie nawiązuje do historii. Tak jak w przypadku Krzyża Celtyckiego jako symbolu neonazistów, no to jest Taka absolutna abstrakcja, tak? Czy to ten kąp wcale nie jest symbolem złym, został tylko zbezczeszczony przez nazistów, tak jak wcześniej opowiadałem. Także dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście taką serię, a może chcielibyście jakąś inną, albo dane odcinki. Dobra, kończę. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.